W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie codziennika biblijnego w środę 6 września. Na początek chciałbym przeczytać hasła, które będą nam dziś towarzyszyć. Pierwsze z nich wyjęte z księgi proroka Zachariasza z 8 rozdziału. Mówcie prawdę jeden drugiemu. Wydawajcie sprawiedliwe wyroki w swoich bramach i zachowujcie pokój. Drugie hasło wyjęte z 14 rozdziału listu Pawła do Rzymian. A brzmi ono: dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Podczas minionej niedzieli, 13 niedzieli po Trójcy Świętej, niedzieli diakonii, mówiliśmy bardzo wiele o miłości. Dzisiaj mamy zastanowić się nad tym, co daje nam pokój. Bo wewnętrzne spory, wewnętrzne podziały, intrygi potrafią zniszczyć każdą organizację, potrafią zniszczyć każdą społeczność, potrafią zniszczyć nawet całe narody, ba, nawet każdą rodzinę, największą przyjaźń. Wystarczy, że jedni poczują się lepsi od innych, że zaczną się nad nich wynosić, wtedy kończy się poczucie wspólnoty, kończy się poczucie przyjaźni i z wielkiej właśnie przyjaźni, rodzinnej jedności, czy nawet duchowej jedności powstają skłócone jednostki. Taka sytuacja jest zagrożeniem oczywiście dla rodziny, oczywiście jest zagrożeniem dla przyjaciół, ale jest również zagrożeniem dla narodu czy państwa, ale jest także zagrożeniem dla wspólnoty duchowej, dla Kościoła. Bo niestety tak często jest, że złe nawyki, złe obyczaje przenosimy ze świata do Kościoła. Chcemy być lepsi od innych, chcemy nad innymi panować, chcemy narzucać im swój sposób postępowania, swój sposób myślenia. A wszelkie dzielenie na lepszych i gorszych, wynoszenie się jednych nad drugich, narzucanie własnych poglądów, narzucanie własnych obyczajów zawsze jest czymś niewłaściwym, jest czymś niedopuszczalnym. Zawsze grozi zniszczeniem przyjaźni, zniszczeniem rodziny, zniszczeniem narodu czy państwa. Ale grozi to również zniszczeniem społeczności wierzących, rozbiciem wspólnoty. Tymczasem Kościół ma być społecznością, ma być jednością, wspólnotą wyznawców Chrystusa Pana. Trzeba w nim zatem dbać o to, co tę wspólnotę buduje i wzmacnia. Jednocześnie należy usuwać wszystko to, co tę wspólnotę niszczy. W naszych relacjach należy wykazywać wiele życzliwości, wiele wyrozumiałości, wiele tolerancji. Bo chyba wszyscy przyznamy, że tak naprawdę w wielu sprawach możemy się różnić, ale te różnice nie mogą podważać wspólnoty, te różnice nie mogą nas dzielić. Nie koncentrujmy uwagi na tym, co dzieli, ale na tym, co łączmy. Co łączy. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. Pokój i wzajemne zbudowanie. Oto wspólne cele naszego współżycia. Współżycia wyznawców Chrystusa. Usuńmy zatem z naszych relacji wszelkie spory, usuńmy wszelkie podziały. Przestańmy osądzać, przestańmy oddzielać się od innych,
i z powodu zachowania bądź zaniedbania takich czy innych obyczajów. Dążmy do tego, aby pomimo istniejących między nami różnic łączyło nas pragnienie pokoju, łączyło nas pragnienie wspólnego zbudowania. Wtedy i tylko wtedy rodzina, naród, państwo, Kościół stanie się tym, czym ma być, czym być powinien, a więc społecznością, a więc wspólnotą, w tym wspólnotą wierzących. Wtedy, choć jego członkowie będą różnić się pomiędzy sobą, to jednak u wszystkich członków tej czy innej wspólnoty będzie jedno serce i jedna dusza. A na zakończenie chciałbym z przewodnika z Biblią na co dzień odczytać krótką modlitwę. Modlitwę z Kamerunu. Boże, modlimy się o pokój w naszych rodzinach i o to, by miały wszystko, co konieczne do życia. Umocnij nas, abyśmy umieli wzajemnie wspierać się w trudnych chwilach i daj nam w tym wytrwałość. Modlimy się z ufnością w Bożą moc. Niech nam Bóg wszystkim dziś i na kolejne dni błogosławi. Zostańcie z Bogiem.